Co łączy PJJ i Konfederację i pod jakimi hasłami oba te ugrupowania startują do Europarlamentu? Filip Obara, PCH24TV. Witam Państwa w programie Rozmowa PCH24, a naszym gościem jest dzisiaj pan Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich i współzałożyciel partii Polska jest jedna. Kłaniam się, panie prezydencie. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. Panie prezydencie, słyszymy się po raz pierwszy, widzimy się od czasu pańskiego ponownego wyboru, także serdecznie gratuluję. No i właśnie, ciekaw jestem i ciekawi jesteśmy, jak pogodzi pan te wszystkie obowiązki z trwającą też kampanią i zapewne kampanią oczywiście do Europarlamentu i zapewne nie jedna osoba się tutaj niepokoi, a szczególnie z pańskich, że tak powiem, mieszkańców pańskiego miasta, czy czasem pan nie wybiera się do Europarlamentu, więc może od tego pytania zacznijmy. No, panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli słowo się rzekło, to słowa trzeba dotrzymać, a ja moim mieszkańcom obiecałem, że w czasie pracy i urzędowania tutaj w Siemianowicach Śląskich będę jak najlepiej mogę ze wszystkich sił działał na rzecz Siemianowic Śląskich. Obiecałem, że nie angażuję się w tą politykę, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu, więc absolutnie nie startuję, zostaję w Siemianowicach Śląskich, tak jak obiecałem. I tutaj w tygodniu bardzo mocno się realizuje. No muszę powiedzieć, że te początki, jeszcze kwestia i tego pożaru i to wszystko, co się wydarzyło, no praca jak na razie, zresztą to od lat tak wygląda, kilkanaście godzin dziennie. Ja wiem, że to z boku wygląda fajnie, prezydent miasta wydaje polecenia. No myślę, że jak ktoś doświadczyłby tego, co przeżywa prezydent miasta, jaką ma potężną odpowiedzialność i też kwestia finansów, wszystkiego, bezpieczeństwa, no to naprawdę to jest kilkanaście godzin dziennie ciężkiej pracy i potężne obciążenie też takie psychiczne i fizyczne, myślę, dla każdego prezydenta, burmistrza czy polityka, który ma tak potężną odpowiedzialność. Więc tutaj działam dla naszych mieszkańców, a ten czas, jak pyta pan o pogodzenie, no to właśnie sobota, niedziela to jest ten czas też prywatny dla mojej rodziny, dla moich bliskich, choć i tak są wydarzenia w weekendy w mieście, na których bywam, czy jakieś imprezy kulturalne, czy społeczne, czy sportowe, ale niedziela to jest też taki czas, kiedy rano go poświęcam rodzinie, a popołudniami będę też spotykał się właśnie w Polsce z naszymi rodakami, ponieważ też jest taka potrzeba i prośba, żeby rozmawiać na temat przyszłości na pewno naszej ojczyzny, Polski. Wszyscy wiedzą, że Rafał Piech ma poglądy prawicowe, ale jest człowiekiem otwartym, szanującym każdego człowieka. Absolutnie nie ma radykalnego jakiegoś podejścia do wielu rzeczy, ale zawsze z szacunkiem podchodzi do każdego człowieka, choć otwarcie mówi o swoich poglądach. Panie prezydencie, wobec tego nawału tym bardziej się cieszymy, że udało nam się porozmawiać i chciałbym przejść do tematu państwa współpracy z Konfederacją. Podkreślił pan w jednym z wywiadów, że z Konfederacją wiele nas łączy. I oczywiście interesuje mnie zarówno to, co łączy, jak i to, co dzieli. Natomiast chciałbym zacząć od tego, co łączy. Jakie wymieniłby pan takie najmocniejsze punkty styczne pomiędzy partią Polska jest jedna, a Konfederacją, z uwagi na które uważa pan, że Polacy powinni oddać głos na partię Polska jest jedna, czy też na Konfederację? Tak, ja tutaj na początek chcę podkreślić, bo wiele osób też nawet w mieście, jak i poza miastem pytało, czy nawet stwierdziło, że Rafał Piech przyszedł do Konfederacji. Absolutnie nie. Zawiązaliśmy współpracę, która myślę jest bardzo potrzebna też. Ja bardzo często to podnosiłem, że dzisiaj jest taki chyba moment już, kiedy każdy z nas musi zrobić krok do tyłu, panie redaktorze, i powinniśmy wszyscy zacząć rozmawiać po tej prawej stronie. Prawdziwej prawej stronie, no bo
Co to jest prawica, prawdziwa prawica w Polsce? No przede wszystkim, ja myślę, to jest organizacja, przede wszystkim każda prawdziwa prawica to jest organizacja propolska, czyli ruch, partia, organizacja, dla której rzeczy ojczyzny, narodu swojego, czy to w naszym przykładzie polskiego, są najważniejsze, czyli dobro Polski, dobro ojczyzny, dobro rodziny, dobro każdego człowieka, a potem możemy myśleć jeszcze o dodatkowych rzeczach, które są poza Polską, poza naszym narodem, bo wiadomo, że jesteśmy też w Unii Europejskiej, musimy umiejętnie się też poruszać, żeby jak najwięcej rzeczy, środków wyegzekwować i wywalczyć dla naszej ojczyzny, a wiemy doskonale, że z tym jest różnie. Jeżeli chodzi o kwestie tego, co nas łączy, no właśnie łączą nas na pewno te poglądy prawicowe, te spojrzenie na taką propolską politykę, czyli gospodarka, która skupia się też bardzo mocno właśnie na polskim kapitale, wspieranie polskiego kapitału, wspieranie polskich przedsiębiorców, ale oczywiście ta otwartość i współpraca na nie tylko Unię Europejską, ale na cały świat, bo wiemy doskonale, że dzisiaj musimy się otwierać na inne rynki, musimy myśleć o nowych partnerach, jeżeli chodzi o te sojusze, które przed nami, jeżeli chodzi o Polskę i o inne państwa, też te spoza Unii Europejskiej, z którymi w przyszłości będziemy prowadzić na pewno wymiany handlowe. My musimy się otwierać, tak jak mówię, na wiele, wiele rynków. Kwestia spojrzenia na rodzinę, stawiania na tą rodzinę, która dla nas też jako dla działaczy PJJ jest bardzo, bardzo ważna. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, to też jest dla nas coś priorytetowego. I myślę, że to są takie spójne rzeczy, na które mamy bardzo podobne spojrzenie. Martwi mnie trochę to, panie redaktorze, że przedstawia się właśnie polityków prawicowych, tak jest, tej prawdziwej prawicy, jako ultra prawicowców, ultrakatolików, radykałów, czy osób, które są gdzieś tak bardzo skrajne. Absolutnie nie. Ja jestem, jak i nasza organizacja, absolutnie nie ma nic wspólnego z jakąś skrajnością. Zawsze idziemy też w stronę takiego zdrowego środka, ale oczywiście poglądy mamy prawicowe i to jest taki nasz kręgosłup, czyli to, co jest najważniejsze. Ojczyzna, Polska, polska gospodarka, polska rodzina, życie człowieka. No to jest dla nas priorytet, więc myślę, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja widzę, że dzisiaj rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej i młodych ludzi troszkę już kształci się troszkę inaczej. To nas zaczyna martwić, dlatego my cały czas musimy mieć ten zdrowy kurs, bo ten kurs był 30, 40, 50, 100 lat temu, tego zdrowego środka i myślę, my tych wartości, tych zasad po prostu musimy bronić i musimy cały czas na bieżąco uświadamiać i pokazywać, gdzie jest prawda. Myślę, że to na pewno nas łączy. Panie prezydencie, tak jak pan powiedział, dzisiaj wystarczy upominać się właśnie o tradycyjne zasady, czy nawet o interes narodowy, żeby być okrzykniętym jako ekstremum, właśnie skrajna prawica. Oczywiście takiemu postrzeganiu się sprzeciwiamy, ale chciałbym zapytać też, czy jest coś, co państwa dzieli, no bo jak wiemy, Konfederacja jest partią mocno zróżnicowaną wewnętrznie, niejednorodną, a partia Polska jest jedna, jednak deklaruje swój katolicki też światopogląd. Czy jest coś takiego, czemu zdecydowanie się pan sprzeciwia, czy to w Konfederacji jako całości, czy to w pewnych kręgach Konfederacji? Znaczy, na pewno są gdzieś jakieś takie drobiazgi rzeczy, które nas różnią. Trudno mi dzisiaj gdzieś wyszczególniać te rzeczy. No ja mówię, no my nie chcemy być i nie jesteśmy radykalni. Dla mnie, muszę powiedzieć, te rozmowy, które prowadziłem z panem wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, dla mnie to jest taka postać bardzo, bardzo mocno zrównoważona, merytoryczna, o bardzo wysokiej kulturze osobistej i bardzo dobrze prowadziło mi się rozmowy dotyczące tej współpracy właśnie PJJ-u i Konfederacji, bo my mówimy o takiej szerokiej współpracy na pewno z wieloma środowiskami prawicowymi. Dzisiaj błędem byłoby rozdrabnianie tego, to co też się stało na pewno przy wyborach do parlamentu, naszych wyborach do Sejmu. No, myślę, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia,
przemyślenia i dzisiaj chyba jak i jedna, druga strona, jak i wiele środowisk widzi, że rozdrobnienie powoduje, że ta druga strona, czyli lewica, która choć przegrała wybory do parlamentu, bo wiemy doskonale, że najlepszy wynik osiągnął PiS, a nie SLD, Platforma czy Trzecia Droga, pokazuje to, że połączenie tych sił, stworzenie takiego środowiska koalicyjnego, no, daje możliwość realnego wpływania na rzeczywistość w danym kraju. No i to nam też pokazuje, że dzisiaj te środowiska prawicowe, jeżeli naprawdę zależy nam wszystkim na dobru naszej ojczyzny, na rodzinie, na gospodarce, na tym, co najważniejsze, na przede wszystkim zachowaniu naszej tożsamości, nierozmyciu tej tożsamości. Myślę, to jest też, panie redaktorze, szalenie ważne dla mnie. I tych wartości oczywiście z uszanowaniem i z szacunkiem, z podejściem, z wielkim szacunkiem dla każdego człowieka. Pan Bóg, ja to zawsze powtarzam, Pan Bóg dał nam wolną wolę, więc my absolutnie nie możemy nikogo do niczego zmuszać. I tak czasem fałszywie gdzieś się przedstawia, zakrzywia się ten obraz katolika, człowieka o tych poglądach prawicowych, że tu będą wprowadzane przymusy, oni zrobią nam kościół, religię, z kraju, z Sejmu, a to jest właśnie wręcz odwrotnie. Ja to pokazałem w Siemianowicach Śląskich też poprzez zawierzenie, wmawiano mi, że ja wprowadzam religię do urzędu. Nigdy nikt nie odczuł z moich współpracowników, bliższych, dalszych jednostek organizacyjnych, że Rafał Piech cokolwiek, komukolwiek kiedyś coś narzucił. Nigdy do takiej sytuacji nie doszło, bo to jest moje, to są moje wartości, moje przekonania i myślę, że mogę je głosić, tak samo jak ta druga strona o poglądach lewicowych też głosi swoje przekonania, ale jako, że mamy też demokrację, to niech większość zdecyduje też, jak, w jakim kierunku powinna iść Polska, a ja uważam, że takie środowiska jak nasze są odpowiedzialne też za to, żeby cały czas walczyć o tą prawdę, żeby ta rzeczywistość, która jest dzisiaj mocno zakrzywiana, te fakty, które są, te przekłamania, które mamy globalne, dotyczące czy Zielonego Ładu, czy klimatu, czy wielu rzeczy, kiedy zderzamy się z rzeczywistością i fakty są zupełnie inne niż to, co nam się przedstawia, to ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj nie możemy absolutnie iść w kierunku jakiegoś właśnie, jakichś teorii dziwnych, ale bazować na faktach, na badaniach naukowych, na naukowcach, na faktach, a to jest coś, co myślę jest spójne, bo kiedy popatrzymy też na tą retorykę i narrację, jaką przedstawia pan Bosak ze swoim zespołem, czy Konfederacja w wielu wypowiedziach, no to widzimy, że to są fakty, z którymi jest trudno dyskutować, no więc w tym momencie media bardzo mocno zakrzywiają to rzeczywistość, próbują to wyśmiewać, tak? Czyli przedstawiają, no to jest ta siła mediów. Ktoś kiedyś powiedział, dajcie mi 10 ekspertów światowej sławy i media, a wprowadzę wam każdą teorię, jaką tylko chcecie. Panie prezydencie, trudno coś dodać, natomiast jeszcze jedno pytanie. Mianowicie niedawno było słychać w mediach społecznościowych, no dość duże było wokół tego poruszenie, o ruchu obrony Polaków, który powołał pan wspólnie z Witoldem Gadowskim i Wojciechem Sumlińskim. I tu chciałem zapytać, czy wobec podjęcia współpracy z Konfederacją, no jak będzie się miała przyszłość tego ruchu, czy dalej pan wiąże z nim swoją działalność? Tak, panie redaktorze, bo to jest cały czas ten sam kurs i ten sam kierunek. Jestem współzałożycielem ROP-u i cieszę się, że mogę uczestniczyć też w takim projekcie i to się absolutnie nie wyklucza, bo my cały czas mówimy o tej prawej stronie, czyli to, co powiedziałem na konferencji w Warszawie, czyli ta szeroka współpraca po prawej stronie właśnie ma łączyć nie tyle tracąc swoją tożsamość, ale ma łączyć takie środowiska, żeby zaczęły ze sobą rozmawiać. To, czego nam dzisiaj potrzeba i co chcielibyśmy zrobić, to nie okrągły stół, bo już okrągły stół nie może się powtórzyć, ale na pewno musimy siąść przy jednym stole, wszyscy z prawej strony, liderzy, i zacząć wypracowywać jakiś wspólny kierunek, przygotowywać się na to, co przed nami. No, tak jak mówię, 4 lata, 5 lat przeleci bardzo szybko, więc ja myślę, że nie można mówić, że mamy dużo czasu. My mamy bardzo mało czasu, bo wszyscy widzimy, jak bardzo to wszystko przyspiesza, co dzieje się w Europie, co dzieje się na świecie i co dzieje się w Polsce.
Dlatego tylko współpraca tych wszystkich środowisk, właśnie takich jak ROP, PJJ, Konfederacja i wiele, wiele innych środowisk, czy nawet polityków prawicowych, którzy dzisiaj są takimi liderami opinii, czy europarlamentarzystów właśnie prawicowych, myślę, że my ci wszyscy powinniśmy siąść przy jednym stole. Każdy z nas powinien zrobić krok do tyłu, bo niestety tak trochę jest też i po jednej i po drugiej stronie, że każdy chciałby być tym liderem, każdy by tu chciał być, grać te pierwsze skrzypce, no ale jeżeli my mówimy, że jesteśmy politykami prawicowymi, to znaczy, że te wartości dla nas są najważniejsze, czyli z jednej strony pokora jest bardzo ważna i tutaj każdy z nas musi się nią wykazać, żeby ten krok do tyłu zrobić i zacząć rozmawiać na tym samym poziomie, żeby każdy zaczął rozmawiać, to myślę wtedy przy wzajemnym szacunku jesteśmy naprawdę wypracować wiele, bo proszę zobaczyć, każdy z tych polityków, liderów z tych organizacji prawicowych, to jest ogromna wiedza, ogromny potencjał, w wielu tematach bardzo się uzupełniamy, ktoś ma większe doświadczenie w kwestii medycznych, kwestii gospodarczych. Mamy wielu wspaniałych też ekonomistów po tej prawej stronie, którzy już zaczynają współpracę z nami, przedsiębiorców, środowiska też biznesowe, które mówimy oczywiście o polskim kapitale, który jest dla mnie też szalenie ważny, bo ja nawet w Siemianowicach bazuję bardzo mocno na tym, chociażby budowa najnowocześniejszej walcowni w Siemianowicach Śląskich, polski kapitał. No więc miliard złotych inwestycja. Da się to zrobić lokalnie, no więc tym bardziej potężne możliwości są, kiedy mówimy o całej Polsce. Panie prezydencie, powiedział pan o umiejętnościach, ale też o cnotach potrzebnych tak bardzo, myślę, nam Polakom, gdzie zawsze ten jednak wybujały indywidualizm dawał o sobie znać. No, powiedział pan o pokorze i oby politykom, liderom faktycznie na prawicy tej cnoty nie zabrakło, ale powiedział pan też o przyszłości, o tym, co nas czeka, więc nawiązując do tego, co nas czeka, prosiłbym pana o komentarz do wyborów do Europarlamentu, bo wydaje się, że w Polsce dominują właściwie dwie narracje, to znaczy albo ktoś jest euroentuzjastą, albo ktoś jest co najwyżej eurosceptykiem, natomiast za granicą słychać już dalej idące głosy. Wystarczy przywołać niedawny kongres konserwatywny SIPAC w Budapeszcie, gdzie padały już wprost takie zdania, że w tym momencie już Unii Europejskiej nie da się zreformować, tylko należy poszukać jakiegoś innego rozwiązania, ale rozumiem, że skoro PJJ do Europarlamentu startuje, no to uznają państwo, że jeszcze jakaś reforma, jakieś cofnięcie tego totalitarnego, no co tu dużo mówić, kursu jest możliwe? Panie redaktorze, no ja powiem tak, tkwimy w jakiejś rzeczywistości, jesteśmy w niej, nie da się tego wykluczyć. I teraz tak, ja myślę, że na dwa sposoby można prowadzić politykę. W tej sytuacji, w jakiej my się dzisiaj znajdujemy, czyli tkwimy w tej rzeczywistości. I teraz kto podejmuje decyzję w jakiejkolwiek organizacji? No nie sama organizacja, nie dokument, tylko tak naprawdę ludzie. No i teraz pytanie, patrząc na przykładzie Holandii, wielu państw czy Włoch, gdzie ludzie, którzy bardzo mocno poszli w ten nurt lewicowy, Zielonego Ładu, takiej właśnie polityki łudy trochę, widzą, że w pewnym momencie, kiedy już się sięga jakiegoś poziomu, jednak coś się dzieje, że wracamy jednak do tych korzeni, do tych wartości. Włochy pokazały, Holandia troszkę to pokazała. No i teraz tak, jeżeli popatrzymy na obraz Unii Europejskiej, no to możemy powiedzieć, że wszystko zależy od tych europarlamentarzystów, którzy będą reprezentować nas właśnie w Parlamencie Europejskim. Jeżeli uda nam się na tyle uświadomić i przekonać poszczególnych mieszkańców naszych państw członkowskich, Polski czy innych państw, do tego, że ważne jest, kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, jeżeli będą to ludzie, którzy tak naprawdę no, mają pewne wartości, które są ważne, będą chronić interes swojego państwa, przede wszystkim interes swojego państwa, bo ja nie żądam od Niemca czy od Francuza tego, żeby on bronił interesu
Polski, tak? Ale jeżeli ja wiem, że to będą rozsądni ludzie, którzy mają no, takie dość zdrowe poglądy na gospodarkę, na pewne rzeczy, no to nie będą podejmować działań destrukcyjnych dla Unii Europejskiej czy dla Europy, bo Zielony Ład, on nie jest tylko destrukcyjny dla Polski, dla Niemiec, dla Francji, ale on jest destrukcyjny, panie redaktorze, dla całej Unii Europejskiej, dla całej Europy. Jeżeli popatrzymy na ten stek bzdur, który my słyszymy, że my musimy schodzić tak naprawdę z każdego zakładu przemysłowego, który emituje CO2, bo zabija to klimat, świat, a w tym samym czasie w jedno miejsce zamkniętej kopalni w Polsce, w jakim innym państwie Unii Europejskiej powstaje 15 innych zakładów kopalń w Indiach, w Chinach, w innym miejscu. Jeżeli popatrzymy na redukcję CO2 przez 20 lat w Unii Europejskiej, to jest, panie redaktorze, 1 miliard ton mniej. O tyle zredukowaliśmy CO2 w przeciągu 20 lat w Unii Europejskiej, a w tym samym czasie o 12 miliardów wzrosło zużycie emisja CO2 na całym świecie. Rozumie pan, panie redaktorze, jaka to jest fikcja? 12 miliardów wzrasta ton, a Unia Europejska o 1 miliard to obniżyła, czyli jaki mamy bilans 11 miliardów i tak jest w górę. Jeżeli wiadomo, że natura tak. Nie znosi próżni, ta produkcja musi się gdzieś przenieść. Oczywiście, że tak. No więc to jest takie jawne wprowadzanie Europejczyków, wszystkich państw, obywateli państw członkowskich w błąd, kłamanie ich po prostu, że musimy od tego odchodzić, bo to ratuje naszą planetę. No kiedy popatrzymy na sam węgiel, panie redaktorze, 4 miliardy wydobycie w 2000 roku, po 20 latach wydobycie węgla na świecie 8 miliardów, czyli wzrosło o 100%. No to o co tu w tym wszystkim chodzi? No dlaczego my okłamujemy Polaków? Tego nie potrafię zrozumieć, no bo wystarczy tylko sięgnąć po dokumenty światowe, po dane oficjalne, dane ONZ, dane poszczególnych ministerstw, przemysłu, gospodarki z danego państwa i wychodzi nam to, że kiedy w Polsce, w Niemczech, we Francji, we Włoszech likwiduje się jedną kopalnię, jedną hutę, to w jej miejsce w Indiach i na innym kontynencie powstaje kilkanaście takich zakładów, kilkanaście takich elektrowni. Jeżeli w Polsce zlikwidujemy elektrownię węglową, to w Indiach powstanie w jej miejsce 15 albo 20 elektrowni węglowych. Tak wygląda, szanowni państwo, rzeczywistość, w jakiej żyjemy, w jakiej się poruszamy. I tu chodzi o to, żeby tacy politycy, którzy mają świadomość, żeby zatrzymać to szaleństwo tego Zielonego Ładu, który całkowicie zniszczy polskie rolnictwo, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i przeniesie je po prostu zupełnie w inne miejsce, gdzie będzie się wspaniale dalej rozwijać, stukrotnie bardziej niż w Europie. Więc chodzi o to, panie redaktorze, żeby właśnie tacy politycy reprezentowali nas na ten moment tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, czyli w Unii Europejskiej, żeby zatrzymać to szaleństwo. Panie prezydencie, to na koniec jeszcze, bo powiedział pan o Zielonym Ładzie, ale żeby tak rozjaśnić programowo naszym widzom, co jeszcze, jakie są jeszcze te najważniejsze postulaty, z którymi idą państwo do Europarlamentu? No panie redaktorze, ja myślę, że no, Zielony Ład, Fit for 55, czy wszystkie te założenia, które są destrukcyjne, no, myślę, że już dzisiaj wielu, nie tyle polityków, ale obywateli naszych państw czy państw członkowskich widzi, że kwestia pojazdów elektrycznych, tej polityki całej eko, oczywiście ona jest bardzo ważna i to jest wspomagacz, czy kwestia fotowoltaiki, solarów, wiatraków, jak najbardziej. Nie chodzi o to, żeby to negować, ale wiemy doskonale, że to jest wspomagacz. Więc ja myślę, że z tym, z czym my idziemy jako PJJ i dzisiaj ta współpraca zawiązana też z Konfederacją, no to przede wszystkim powstrzymanie tego szaleństwa, czyli tego Zielonego Ładu, ale też pokazanie, że te wartości, z którymi idziemy, czyli stawianie na rodzinę, na tożsamość, nierozmywanie tej tożsamości naszej, narodowej, polskiej, patriotycznej, też jest bardzo ważne, bo widzę, że dzisiaj ten świat trochę zmierza w kierunku takiego pokazania nas jako
ludzi światowych, Europejczyków, ty już wiesz, skupiaj się na tym, że ty jesteś człowiekiem światowym, a ta tożsamość twoja gdzieś tam w pewnym momencie zostanie rozmyta, więc na pewno też ten patriotyzm taki lokalny nasz jest bardzo ważny, czyli zachowanie też naszej tożsamości, ochrona nas przed destrukcyjnymi ideologiami, które są bardzo niebezpieczne, o których też bardzo często mówiłem, więc ta postawa taka, że rodzina jak gdyby składająca się z mężczyzny i z kobiety jest dla nas bardzo ważna, ochrona tych wartości, ochrona życia, no i tak jak mówię, gospodarka, no i przede wszystkim wywalczenie jak najwięcej dla Polski, żebyśmy, już stajemy się, ja też panie redaktorze na koniec powiem, bardzo często to wskazuje, że jesteśmy jednym takim państwem w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie przeważa niestety kapitał zachodni. My się bardzo cieszymy z tego rozwoju gospodarczego, tylko wie pan, to jest na takiej zasadzie, że i pan i ja prowadzilibyśmy swoją polską firmę rodzinną, w której bylibyśmy wszyscy pozatrudniani, najbliżsi, nasza rodzina, przyjaciele, nasz wspólny biznes, tak, dla dobra naszej rodziny, i przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, słuchaj, weź, zawieź tą działalność swoją, ja ci dam za to 10-20 milionów złotych, ale będziesz już pracował dla mnie. I na początek wydaje się to być bardzo kuszące. No, decydujemy się, mamy zastrzyk gotówki 20 milionów, ale jak się okazuje, po 5 latach całkowicie tracimy swoją niezależność. Jesteśmy już zależni od tego, który przejął tą firmę, już jesteśmy tylko najemnikami. Pracujemy niestety jako, nie chcę użyć słowa niewolnicy, ale jako najemnicy. No i tak wygląda dzisiaj Polska, że w 70% ten kapitał zachodni i polska tania siła robocza, gdzie jesteśmy tylko najemnikami, zupełnie to wygląda inaczej w innych państwach członkowskich, Niemiec, Francji, Włoch, oni by sobie nie pozwolili na to. Tam nie da się tak łatwo wbić z tym kapitałem obcym, przede wszystkim przeważa tam kapitał ten rodzimy. I ja chciałbym, żeby Polska też była takim krajem właśnie, gdzie my stawiamy przede wszystkim na nasz kapitał, pozwalamy się rozwijać naszym przedsiębiorcom z polskim kapitałem, oczywiście otwierając się na wszystkie rynki, na cały świat, bo to też jest bardzo ważne. My nie możemy być za ściankiem, więc też oczywiście nowe technologie, my musimy iść z postępem jak każdy, ale zachowując taki zdrowy środek. Jest to rzeczywiście niesłychanie ważne, bo przecież to społeczeństwo, silne społeczeństwo tworzy silne państwo, a nie na odwrót. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Kłaniam się i dziękuję jeszcze raz.